tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. W Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich od poniedziałku trwa zbiórka darów dla powodzian. Już dziś, czyli w środę, rusza pierwszy transport. Na chwilę obecną mamy zebrane 1000 litrów wody mineralnej. Mamy konserwy, mamy herbatę, mamy ubrania, mamy rękawice i wszystko to, co potrzebne do sprzątania, łącznie nawet z łopatami. Dzięki uprzejmości miasta i gminy Końskie następny transport ruszy pod koniec tygodnia. Oni w kooperacji z Centrum Kryzysowym rozdysponują te dary, więc jeżeli ktoś jeszcze ma możliwość przekazania darów, bardzo serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1. Jeżeli nie dziś, to na pewno do końca tygodnia te dary trafią na pewno do powodzi. Zapraszamy. Co ludzie powinni przynosić? Czego nie przynosić, co przynosić? Przede wszystkim przynosimy wodę niegazowaną, butelkowaną oraz każdy typ jedzenia, który nadaje się do spożycia na miejscu. Bardzo prosimy nie przynosić produktów spożywczych w opakowaniach papierowych z uwagi na to, że no papier ma to do siebie, że zamoknie, zawilgnie i na terenach powodziowych jest z tym problem. Czyli jeszcze raz przypominam, przede wszystkim gotowe produkty do spożycia, niegazowana woda mineralna, środki czystości, łopaty, ścierki. W jakich godzinach można przynosić rzeczy? Szkoła jest czynna codziennie od godziny 7 rano do godziny 20 wieczorem. To szkolny wolontariat w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich jako pierwszy zainicjował akcję pomocową dla poszkodowanych. W poniedziałek podjęliśmy rano decyzję, że będziemy pomagać, że zrobimy zbiórkę takich najpotrzebniejszych rzeczy ze zgodą pana dyrektora, ze zgodą pana burmistrza. Zorganizowaliśmy. Uczniowie nasi bardzo chętnie angażują się w takie rzeczy. Jak widać, szybciutko zgromadziliśmy to, co najpotrzebniejsze i dzięki uprzejmości pana Marka Kozłowskiego zostanie to już dzisiaj wywiezione do potrzebujących w miejsce tam, gdzie były powodzie. Transport zebranych do środy rzeczy dotrze do miejscowości Radochów w okolicach Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku. Przypominamy, że w całym powiecie koneckim do piątku trwać będą zbiórki darów dla powodzian. Listę punktów znajdziecie w naszym portalu.